Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Maśmila Rękas. Jestem kandydatką do Sejmu z listy trzeciej drogi, pozycja numer 17. Jestem z Polski 2050 Szymona Hołowni. Razem ze mną jest pani poseł Joanna Mucha. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o naszej propozycji planu dla zdrowia, o sytuacji szpitala w Lubartowie. Korzystając z tą sytuację, że mam okazję coś powiedzieć, chciałbym powiedzieć dwa zdania o sobie. Jestem prawnikiem kanonistą. Kandyduję do Sejmu z powiatu lubartowskiego. Ważna dla mnie jest właśnie sytuacja naszego regionu, takie sprawy właśnie dotyczące naszego szpitala, no jak i innych wszystkich lokalnych zagadnień. Jeżeli chodzi o właśnie sytuację szpitala w Lubartowie, to jak wszyscy wiemy, po 8 latach rządów PiS-u szpital w Lubartowie jest w zasadzie na skraju, no w zasadzie na drodze do utraty płynności finansowej. Zarząd powiatu, który sprawuje nadzór nad szpitalem, nie ma żadnego pomysłu, jak uratować życie i zdrowie mieszkańców Lubartowa i powiatu lubartowskiego. A trzeba wiedzieć, że lubartowski szpital zapewnia opiekę zdrowotną dla mieszkańców Lubartowa, powiatu lubartowskiego, czyli prawie 90 tysięcy osób. Przez ostatni okres, przez okres ponad 3 miesięcy nie działał oddział chirurgii w szpitalu w Lubartowie. Obawiamy się, że taka sytuacja to mieszkańcy Lubartowa może spotkać także inne oddziały, bo jak wiemy wszyscy, to wynika właśnie z trudnej sytuacji finansowej, którą jakby odczuwają także pracownicy szpitala. Likwidacja szpitala w ogóle dla mieszkańców powiatu byłaby sytuacją trudną z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że no, utraciliby szpital, czyli możliwość otrzymywania podstawowej tej opieki zdrowotnej, w ogóle opieki zdrowotnej, a po drugie całe zadłużenie przeszłoby na powiat lubartowski, co z tym się wiąże także na mieszkańców powiatu lubartowskiego. Jak widzimy w obecnej chwili, zmiany personalne na stanowisku dyrektora szpitala nie przyniosły żadnego efektu. Okazało to, że powiat lubartowski no, nie ma pomysłu na zarządzanie tą jednostką. Co tutaj warto podkreślić, ma to charakter w zasadzie ogólnopolski, jeżeli chodzi o tą trudną sytuację w szpitali i niepodjęcie przez rząd działań, które właśnie na skali kraju poprawiłyby sytuację szpitali takich jak ten w Lubartowie. Przypuszczamy, znaczy zakładamy, że główną przyczyną tego jest niedoszacowanie kosztów procedur leczniczy, które powodują zadłużanie się szpitali. A podobnie jest, jeżeli chodzi o na przykład podwyżki dla personelu, gdzie rząd zaplanował podwyżki, a potem nie przeznaczył dla szpitali odpowiedniej ilości środków na finansowanie tego celu, co wiele szpitali postawiło w trudnej sytuacji finansowej. A my jako Polska 2050 widzimy na to rozwiązanie, które jest naszym planem dla zdrowia. I naszym głównym jakby postulatem, który miałby poprawić sytuację finansową szpitali, jest urealnienie wyceny procedur medycznych. Jest to zmiana wyceny wszystkich procedur dostępnych w ramach świadczeń gwarantowanych. Nasza propozycja to wprowadzenie taryfikatora, który odzwierciedlałby realne ceny procedur medycznych. Pacjent i jego zdrowie muszą być na pierwszym miejscu, a rozliczenie powinno nastąpić po ocenie efektów leczenia. Skuteczniejsze metody leczenia powinny być wyceniane, lepiej wyceniane. Wyeliminuje to patologie, w której mniej efektywne procedury medyczne na daną jednostkę zawodową są bardziej opłacalne dla szpitala i przez to są stosowane zamiast tych efektywniejszych, co powoduje, że pacjenci muszą potem doleczać się prywatnie.